Gdzieś to było, gdzieś to miałem, czekajcie. A, jest tutaj. Zapraszam na kolejny odcinek Futbologa. Dobra, to teraz na serio. Czy Robert Lewandowski powinien dostać złotą piłkę? Tak. Czy to, że otrzymał ją Leo Messi, jest skandalem? Nie. Teraz pewnie kilku z was pomyśli, co on wygaduje, przecież Lewandowski bił rekordy, strzelał na potęgę wszędzie i wszystkim, nie zaciął się ani na moment, tymczasem Messi miał beznadziejny rok, a on twierdzi, że to nie skandal. No właśnie tak twierdzę, że skandal to słowo, które tu nie pasuje, a w poniedziałek wieczorem mieliśmy do czynienia co najwyżej z niesprawiedliwością, bo nie mam wątpliwości, że nikt bardziej od Polaka na tę nagrodę nie zasłużył. Ale obserwując w ostatnich tygodniach dyskusję, zwłaszcza na Twitterze, odnoszę wrażenie, że nikt nie zwraca uwagi, że Messi dał co najmniej kilka argumentów, by jednak złotą piłkę wygrać. I przede wszystkim nie miał beznadziejnego roku. Powiedziałbym, że pierwszą połowę roku miał nawet lepszą od Roberta Lewandowskiego, o czym świadczą liczby. Lewy od stycznia do lipca zagrał w 34 meczach, zdobył 34 gole i miał 4 asysty. Messi w tym samym okresie wystąpił w 38 spotkaniach, strzelił mniej bramek, bo 33, ale dołożył do tego wszystkiego aż 14 asyst. Polak został królem strzelców Bundesligi, Argentyńczyk La Ligi. Ale to on wygrał Copa America, strzelając lub asystując aż w 6 meczach, co po pierwszym półroczu przechylało szale na jego stronę. Argument, że Messi miał beznadziejny rok, można zatem wyrzucić do śmieci. Ale nie można wyrzucić tam argumentu o beznadziejnym drugim półroczu. Bo jeśli byśmy chcieli zobrazować rywalizację o złotą piłkę, porównując ją, nie wiem, do maratonu, wyglądałoby to tak. Gdzieś za półmetkiem Robert tracił do Messiego jakiś kilometr, by później biec dalej swoim normalnym tempem w chwili, gdy Leo złapał jakby zadyszkę. Znów patrzymy w liczby i okres od rozpoczęcia nowego sezonu do 24 października, który nie wiedzieć dlaczego był ostatnim ocenianym dniem w, przypomnijmy, nagrodzie przyznawanej najlepszemu piłkarzowi roku, całego roku. Tutaj tak jeszcze na marginesie, żeby podkreślić absurdalność tej zasady, napomknę, że w listopadzie 2019 roku Lewandowski w ciągu 15 minut jednego meczu Ligi Mistrzów zdobył 4 gole, czyli wyczyn, że ho-ho, ale że zrobił to w okresie niepodlegającym ocenie jurorów, sam sobie jest winny. Kto to widział strzelać gole w nieistotnych fragmentach roku? Po co w ogóle to robić? Ale dobra, wracamy do współczesności i wyczynów od startu sezonu do 24 października. Robert Lewandowski, 15 meczów, 20 goli, w tym 5 w 3 kolejkach Ligi Mistrzów, 4 asysty. Lionel Messi, 13 meczów, 7 goli, 0 asyst. Czyli zachowując porównanie z maratonem, Polak najpierw dogonił rywala, by na finiszu pokazać mu plecy. Tymczasem było tak, że gdzieś za 20 kilometrem ustawiono sędziów z Bangladeszu, Libanu i Sierra Leone, którzy powiedzieli: hola hola, panie Robert, chcesz to biegnij sobie dalej, ale pan Lionel już wygrał. Druga połowa dystansu nie ma żadnego znaczenia. I nawet jeśli przyjmiemy, że Bundesliga to rozgrywki farmerów, co jest oczywistą nieprawdą, pamiętajmy, że drugi z piłkarzy walczących o złotą piłkę w tym okresie, teoretycznie branym pod uwagę w głosowaniu, gra w jeszcze słabszej lidze i właściwie tam nie strzela. Ja naprawdę rozumiem, że waga Copa America jest duża i nie można mówić, że Euro to bardziej prestiżowy turniej, bo byłoby to niesprawiedliwe w stosunku do Messiego i innych piłkarzy z Ameryki Południowej, bo zamiast wyrównywać szanse piłkarzy z różnych kontynentów, eliminowałoby to ich spoza Europy. Ale skoro Copa America i Euro miały zdecydować o przyznaniu złotej piłki, po co była ta ściema z głosami do 24 października? Skoro druga część roku jest bez znaczenia, a musiała być, jeśli Lewandowski swoimi wyczynami nie był w stanie odrobić strat do Messiego, to kończmy głosowanie w lipcu, tak będzie uczciwiej. Swoją drogą, ktoś komentując któregoś z moich tweetów trafił w punkt. Złota piłka to najbardziej prestiżowy plebiscyt, który ma najbardziej niedorzeczną metodę oceny. Zdarza się wam narzekać na polskich ekspertów od piłki, nie? Oczywiście, że się zdarza. Więc można wyobrazić sobie, jaka dyskusja o niej toczy się w krajach, których naturalne ograniczenia nie pozwalają wiedzieć o niej wszystkiego. Do tego Bundesliga w globalnym rozrachunku nie ma większego znaczenia. Poza Europą prawa do jej pokazywania mają nadawcy z około 20 krajów, podczas gdy możliwość transmitowania meczów Premier League wykupiono w około 40 państwach poza kontynentem, a La Ligi 60.
Można tylko domyślać się, ilu głosujących na Messiego Lewandowskiego w ogóle nie widziało w akcji, a coś tam o nim czytali czy zobaczyli na statystyki. Gdy tak sobie teraz myślę, to nasze oczekiwania, by Robert Lewandowski zgarnął złotą piłkę, były kompletnie z czapy. Nie umiem sobie wyobrazić masowo spływających głosów z Afryki czy Azji na piłkarza grającego w Bundeslidze zamiast na Messiego, który najpierw miał indywidualnie wybitny sezon w Hiszpanii, później wygrał Copa America, aż wreszcie stał się bohaterem transferu tak głośnego, że słyszeli o nim, nie wiem, w okolicach Saturna. Bundesliga w globalnym znaczeniu jest jak Liga Czeska w Polsce. Coś tam o niej wiecie, że Slavia Praga ostatnio dobrze, a Wiktoria Pilsno kiedyś grała parę razy w Lidze Mistrzów, ale w gruncie rzeczy kompletnie was to nie obchodzi. I jeszcze jedno o złotej piłce. Muszę przyznać, że bardzo nie lubię kryterium drużynowego. Na przykład tyle mówiło się o Jorginho jako potencjalnym zwycięzcy, za którym stały triumfy w Lidze Mistrzów i na Euro 2020. Doceniam jego kunszt i jego wpływ na zespół, ale za zwycięstwa drużynowe wręczają puchary na murawie. Złota piłka jest nagrodą indywidualną i osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, by kiedyś sięgnął po nią, nie wiem, dajmy na to zawodnik Fiorentiny. Jeśli akurat oczywiście byłby najlepszy indywidualnie na świecie. Jorginho tak na moje oko ani przez jeden dzień nie był najlepszym piłkarzem na świecie w 2021 roku. I tak na marginesie. Wyobraźcie sobie, że Anglicy w finale Euro wykonywaliby odrobinę lepiej karne. Po dwóch seriach przecież prowadzili, aż spudłowali wszystko do końca. Wtedy zwolennicy Jorginho staliby się zwolennikami Masona Mounta, bo ten do triumfu w Chelsea w Lidze Mistrzów dorzuciłby mistrzostwo Europy. Ale że Bukayo Saka nie trafił z karnego do siatki, faworytem nagle stał się Jorginho. Ta cieniutka granica przy mówieniu, a bo ten wygrał wszystko, co było do wygrania, pokazuje nam, jak słaby jest to argument. Tak więc podsumowując, moim zdaniem Robert Lewandowski zasłużył na złotą piłkę i w moim widzeniu świata wygrał ją z Messim tak 60-40. Dlatego ostateczny wynik jest dla mnie niesprawiedliwy, ale nie skandaliczny, bo za taki bym go miał, gdyby te proporcje rozłożyły się 100-0 albo chociaż 90-10. I na koniec tego tematu o tym, co mnie bawi. Pamiętacie tego tweeta? Na pewno pamiętacie, bo posiał się niesamowicie. Jakiś facet, kompletny anonim, wydrukował sobie kartkę i puścił w sieci jako przeciek. To wystarczyło, by przybyło mu kilka tysięcy followersów, bo wiadomo, newsmenów ceni się najmocniej, ale i by znaleźć się w prawie wszystkich polskich mediach. Oczywiście nikt nie pisał, że to oficjalne i że wszystko jasne, ale naprawdę niewiele trzeba w dzisiejszych czasach, by cię w mediach cytowali. To teraz kilka zdań o losowaniu barażów do Mistrzostw Świata, które tak naprawdę powinny być najważniejsze w podsumowaniu tygodnia, ale skoro złota piłka była jeszcze ciepła, to trzeba było ją kuć. Widziałem mnóstwo ironicznych opinii typu: o, już narodowa radość, jak zwykle czujemy się mistrzami świata po losowaniu, Rosja słaba, Polska górą. Kompletnie się z tą ironią nie zgadzam. Mówienie, że ktokolwiek po losowaniu jest szczęśliwy, bo już mamy pewny awans na mundial, to wciskanie ludziom kitu, bo nie spotkałem się z ani jednym poważnym zdaniem, że w piątek wylosowaliśmy awans. Nikt tak nie mówi. Byłem entuzjastą po losowaniu, ucieszyłem się z trafienia na Rosję, ale dlatego, że uważam ją za najsłabszą z ekip rozstawionych oraz w sumie to fajnie, że uniknęliśmy na ścieżce Włochów i Portugalii z wiadomych przyczyn. Ale w życiu nie powiedziałbym, że jedziemy na mundial, a po drodze mamy do załatwienia tylko formalności. I nikt tak nie powiedział. To było losowanie o to, czy można jeszcze mieć nadzieję, czy trzeba godzić się z porażką. Wylosowano to pierwsze i to było powodem do radości. Poza tym rywale pokroju Rosji, Szwecji i Czech są doskonałym papierkiem lakmusowym dla reprezentacji Polski. Jeśli nie uda się ich pokonać, dość jednoznacznie będzie to oznaczać, że kadencja Paulo Sousy nie miała większego sensu, a kadra, nawet jak zagrała kilka fajnych meczów z Anglią czy Hiszpanią, realnie nie poczyniła postępu. Po porażce z którymś z gigantów zawsze byłyby wątpliwości, czy z kimś słabszym byśmy nie powalczyli, teraz po prostu będziemy to wiedzieć. Z Rosją jest jeszcze tylko jeden problem, podstawą ich reprezentacji są piłkarze grający u siebie w kraju. W ostatnim meczu przeciwko Chorwacji w podstawowym składzie wybiegło 9 zawodników z rodzimej ligi, co oznacza, że skoro rosyjskie kluby wyraziłyby zgodę na przełożenie jednej marcowej kolejki, a już to zrobiły, Valerii Karpin będzie mógł zrobić
10-dniowe zgrupowanie przed barażem. To spory handicap, zwłaszcza, że Paulo Sousa nie będzie miał takiej możliwości. Ale bądźmy poważni, wymówką na pewno to nie może być. Swoją drogą fakt, że na jednej ścieżce znalazły się Włochy i Portugalia, a my na osobnej, to jakby FIFA przyznała gratisowy jeden bilet na mundial. Bo w normalnych warunkach te drużyny z pewnością zabrałyby 2 z 3 miejsc przypadających dla zespołów z barażów, a zabiorą jedno. Nie oszukujmy się, że trafiając na którąś z tych drużyn mielibyśmy szansę na awans. Niby prawdą jest, że najlepsze mecze kadra Sousy zagrała z tymi najmocniejszymi, ale czasem zapominamy o jednym. Mimo dobrej gry z tymi mocnymi, my z nimi wcale nie wygrywamy. Nie wiem czemu mielibyśmy dokonać tego akurat w barażach. Ode mnie to już wszystko. Trzymajcie się ciepło w tych paskudnych czasach bez złotej piłki dla Roberta Lewandowskiego. Cześć!